Zwróciło się do mnie kilku mieszkańców Grudziądza, którzy bardzo by chcieli, żebyśmy z powrotem wprowadzili ten bilet miesięczny, połówkowy, dlatego że bardzo ułatwiało to życie niektórym mieszkańcom, szczególnie tym, którzy jeżdżą na przeróżne zabiegi do szpitala. Na przykład w dziale rehabilitacja, tam są zabiegi w różnych porach i ten bilet bardzo pomagał tym mieszkańcom, którzy korzystali z tych zabiegów i z dojazdów do szpitala, dlatego że na przykład z osiedla Strzemięcin do szpitala się trzeba jechać dwoma liniami autobusowymi i ten bilet no, ze względów po pierwsze raz, że można go mieć w torebce damskiej, w której się ciężko wyciąga dokumenty, a po drugie, że cenowo, czyli z tych dwóch powodów jakby. Przypomnę, że ten bilet w zeszłym roku uległ decyzji Wysokiej Rady likwidacji przy okazji obniżenia ceny tego biletu okresowego miesięcznego. Miesięcznie żeśmy obniżyli, stąd jakby półmiesięczny został zlikwidowany. Natomiast w tej chwili rozpoczynamy okres w ogóle takiej kolejnej rewolucji w komunikacji miejskiej. Przed nami utworzenie planu transportowego miasta, planu mobilności miejskiej. To są wymogi przy pozyskiwaniu nowych środków unijnych. Zaczynamy od 1 kwietnia liczyć napełnienie pasażerskie i zamierzamy się, myślę, że za pół roku zrobić małą rewolucję, bo w międzyczasie oddamy w końcu torowisko do użytkowania, tramwaj linii numer 2 powróci i myślę, że przeanalizujemy propozycję pana radnego przy konstruowaniu taryf. Członkowie rady wnoszą o rozważenie wprowadzenia do ulg do przejazdu środkami komunikacji miejskiej naszego miasta dla osób bezrobotnych i osób o dochodach poniżej minimum socjalnego korzystających z pomocy MOP. Moje pytanie dotyczy to, czy to pismo było w projekcie uchwały brane pod uwagę. Pytam dlatego, że 2 marca tutaj widzę wpływ do Biura Rady Miejskiej już projektu uchwały, a pismo OPZZ-u wpłynęło 12 marca, tak? Czyli w terminie 30 dni opinia była... 24 lutego zostało podobna opinia z Solidarności. Również opiniująca pozytywnie projekty zmiany w tym, również z podobnym sugestią, aby w przyszłości rozważyć możliwość wprowadzenia biletów dla bezrobotnych. To była taka jakby prośba przy okazji pozytywnej opinii do projektu uchwały. Także nie tylko OPZZ, również Solidarność podobną opinię sporządziła. Chciałbym się tutaj dowiedzieć czegoś więcej, jeżeli chodzi o tabelę przejazdów bezpłatnych w punkcie 14. Zwolnienie z opłat są wolontariusze akcji charytatywnych na zgodę wydaną przez organizatora transportu publicznego. Czyli rozumiem, że każdy wolontariusz, jeżeli się zgłosi do Państwa, może korzystać z przejazdów bezpłatnych i w jakim okresie pełnienia funkcji, czy... publicznego do prezydenta. Prezydent taką prośbę, bo pamiętajmy, że te akcje są albo niektóre są w trybie ciągłym. Wtedy organizator zgłasza się do prezydenta, który mi takie pismo do organizatora, bo organizatorem jest prezydent Grudziądza poprzez mandatowego Wydziału Transportu Miejskiego. Wtedy na dany okres, może na dany okres prezydent ma upoważnienie, ma regulację w prawie miejscowym, że może tego typu legitymację wydać takiej osobie. To przykład wolontariat Śniadanie Paczki, który działa od września do grudnia. Taki wolontariusz może uzyskać bezpłatne przejazdy w tym okresie. Panie prezydencie, proszę. Oczywiście, jeżeli tego typu wniosek wpłynie po tym uchwale do prezydenta, prezydent rozważy, nie mogę w tej chwili powiedzieć, czy dany wolontariusz, tak, ale jeżeli będzie oczywiście uzasadnienie logiczne, to jak najbardziej prezydent będzie tego typu wydawał legitymację, aby bezpłatnie taki wolontariusz w danym okresie, czy też w odpowiednich też godzinach, czy też na liniach, mógł sobie po prostu bezpłatnie bezrobić. Które mają 65 rok życia, proszą o to, aby po prostu przydzielić im ten przywilej przejazdów bezpłatnych, ponieważ te osoby w zasadzie jeżdżą tą komunikacją albo na jakieś lecznictwo, albo na, tak jak tutaj zauważyłam, dużo osób to potwierdza, do kościoła. Ludzie młodsi po prostu jeżdżą innymi środkami komunikacji. Naprawdę jest ogromna prośba, żeby po prostu utrzymać te bezpłatne bilety dla osób nie 70-letnich, a 65-letnich. Rok życia został decyzją Rady Miejskiej zniesiony, to było bodajże 3 lata temu już, więc ich dzisiaj nie ma. Pani radna, rozumiem, wnioskuje, aby je przywrócić. Tak jest.
A może tak informacyjnie, ja pani radna, bo pani radna nie była w poprzedniej kadencji, ze wszystkich miast, które posiadają komunikację publiczną w Polsce, jest około 85 miast, jedynie 4 miasta miały ulgę taką jak w 65 z wyżej, które miasta miały powyżej 70, niektóre powyżej 75, a niektóre miały w ogóle, że nie było w ogóle takiej ulgi. Więc tutaj byliśmy tylko w tym gronie 4 miast, to były głównie miasta województwa kujawsko-pomorskim, jak Bydgoszczowym, Włocławek i Grudziądz. Myśmy w ten sposób zmienili tą ulgę, że to prawo nabyte dla tych osób starszych zostało zachowane, czyli osoby, które do 31 grudnia 2012 roku ukończyły 65 rok życia, te nadal mają, czyli dzisiaj jesteśmy w roku 2015, no to już mamy w tej chwili w Grudziądzu 67 lat i 3 miesiące. Więc takie osoby powyżej tego wieku mogą korzystać bezpłatnie z transportu publicznego. Natomiast argumenty, jakie wtedy padały, jakie żeśmy wnosili, bo prezydent był wnioskodawcą z tej zmiany, były takie, że po pierwsze no, wiek w tej chwili ustawowy został emerytalny, podniesiony do 67 roku życia. Po drugie, długość średnia życia wydłużyła się o bodajże już kilkanaście lat w stosunku do tego, gdy ta ulga w roku 90 była tworzona. Dzisiaj już mieszkańcy znacznie dłużej żyją niż kiedyś. Poza tym pamiętajmy, że nasza komunikacja, zresztą jak każda jedna w Polsce, jest w sposób deficytowa i też musimy szukać to nie tylko ulg, ale też dochodów. Bo możemy oczywiście dać wielu podmiotom różne ulgi, natomiast za chwilę staniemy przed dylematem o to, które linie kasujemy, czy też które kursy wycinamy, bo nam się to po prostu budżetowo nie służy. Rozumiem pani radnej wniosek, aby w przyszłości rozważając tego typu ulgi, pomyśleć o przywróceniu już od 65 lat tej ulgi. To, co żeśmy też tutaj kiedyś rozważali, aby i tydzień temu mówiliśmy o komisjach, że też przed nami są do pozyskania duże środki unijne na tak zwane ITS, inteligentne systemy transportowe, które chcielibyśmy przede wszystkim wprowadzić w przyszłości, bilety elektroniczne. Na zasadzie takiej karty po prostu elektronicznej, gdzie każdy mieszkaniec mógłby mieć taką kartę i być może aby użyć tej grupie ludzi, które czasami jadą do kościoła, czy jadą jeden przystanek, bo ciężko im przejść, zrobić bilety nie tyle czasowe, ale odcinkowe, że on przysiada na jednym przystanku, kasuje i wysiadając na przykład po jednym przystanku tramwajem czy po dwóch, jakby ta opłata mu jest zwracana, tylko jest liczona za dany odcinek przejechany. Czyli będą to bardzo symboliczne opłaty wtedy za przejazd.